razem to będzie faktycznie The Elder Scrolls, więc zapraszam. Tak, tyle grałem w tą grę, że potrafię już nawet wywołać okrzyk smoka. Ten to był na subskrypcję, a ten na polubienie tego filmiku. Także na samym wstępie wyjątkowo zapraszam właśnie do takich akcji, czyli polubienie i czyli subskrypcja. The Elder Scrolls Skyrim pojawił się w Polsce w 2011 roku. Tak jak premiera na całym świecie. Nie pamiętam, czy było opóźnione, czy nie. Chyba nie. Chyba wyszła ta gra równocześnie. W Polsce wtedy był taki hype na polskie spolszczenia, ponieważ rynek polskich gier tam od 2008 do 2011 przez 3 lata zaliczył sporo wpadek takich spolszczeniowych. Więc aby tutaj udobruchać graczy i zwiększyć, wiadomo, sprzedaż, bo to na tym głównie zależy wydawcom. No i na zadowolenie graczy też, ale to jest taki element, który, że tak powiem, musi współgrać ze sprzedażą, czyli jeżeli będzie wydawca zadowolony, to też będzie się starał, żeby byli zadowoleni gracze. Takim wydawcą jest też Cenega na polskim rynku i na rynkach tutaj wschodnich, czyli Słowacja, Węgry, Czechy. Dlatego Skyrim w Polsce wyszedł w dwóch wersjach językowych bezpośrednio dostępnych na płytce. Ma to sens, natomiast w sytuacji gry wydawanej na Steam ma to mniejszy sens, ponieważ jak dobrze wiemy, na Steam można zaznaczyć sobie dowolny język, więc równie dobrze każdy mógł sobie zagrać tę grę w języku hiszpańskim, niemieckim czy francuskim. Więc to, że gra jest oferowana na polski rynek po polsku i po angielsku, nie miało tutaj takiego tak naprawdę dużego znaczenia, ponieważ kod z tej gry i tak się aktywował na Steam. Gra wydana była chyba w dwóch wersjach. Jedna taka podstawowa, czyli po prostu o, taka płyteczka była. Przynajmniej później na pewno się pojawiła. Nie wiem, jak to było przy premierze, czy była tylko ta wersja, którą ja mam, czy ewentualnie była jeszcze taka uproszczona, czyli po prostu taka płytka. Natomiast ja posiadam tą wersję bardziej taką jakby rozszerzoną, można powiedzieć, z taką dodatkową zawartością, która tutaj znajduje się w pudełku. Samo pudełko fajnie wykonane, tu jest takie wytłoczenie, nie wiem, czy będzie widać, o, widać. Takie ładne wytłoczenie na tym pudełeczku jest. Jest ta dodatkowa zawartość, no i jest zawartość z grą. Skyrim to jest, według mojej opinii, najlepsza gra z serii. Pomijając fakt, że jest mało uproszczone dialogi, to jest najlepsza gra z serii. W środku znajduje się taki kupon rabatowy na tamte czasy, gdzie można było na kompanii graczy się zarejestrować. Kupon zostawiam w ramach pamiątki. Jest płytka z grą, nigdy nie wyciągana przeze mnie ze środka, więc nigdy nie była użytkowana. Teraz też jej nie będę wyciągał, no bo po co? Jest instrukcja. Instrukcje w tamtych czasach już były typem instrukcji, które, można powiedzieć, miały mniejsze zastosowanie. Jest klawiszologia, właściwie klawiszologia ewentualnie czasami się przydawała z tych instrukcji, jak ktoś szybko chciał uruchomić grę, a nie pamiętał, jakie są bindy klawiszy, no to mógł sobie skorzystać z tej instrukcji. Natomiast stały gracz, wyjadacz, to tak naprawdę nie miał z tym problemu, bo większość gier korzysta z podobnego binda, więc też niekoniecznie korzystał. To raczej dla graczy, którzy grają w gry okazjonalnie, mogło się przydać. Jest tutaj menu cech, menu przedmiotów, menu magii opisane jest. Potem tutaj jest mapy i szybkie podróże wyjaśnione. Wyjaśniony jest dziennik, wyjaśnione jest dialogi, handel i pomocnicy, których można zatrudniać. Taki, o, tu jest jeszcze walka wyjaśniona. Tu jest skradanie się, kradzież, konsekwencje kradzieży, zbrodnia i kara, alchemia, zaklinanie, kowalstwo, hutnictwo,
garbarstwo i gotowanie, konie, domy, książki i pojemniki i gwarancja. Taka instrukcja, prosty format instrukcji, 26 stron. Nic takiego szczególnego właściwie. Taki po prostu podstawowy, można powiedzieć, podstawy podstaw. O. Druga część jest dużo bardziej ciekawsza, ponieważ tutaj są właśnie te dodatkowe elementy z edycji, można powiedzieć, takiej rozszerzonej kolekcjonerskiej. Zawartość jest dość ciekawa. Jest płytka z muzyką, ścieżka dźwiękowa, wybrane utwory, ponieważ tych utworów w grze jest bardzo dużo, więc po prostu te, co się zmieściły na jednej płycie CD, najlepsze utwory ze Skyrima są tutaj, natomiast nie są to wszystkie utwory, ponieważ muzyki w grze chyba jest ponad 3 godziny, więc trudno byłoby to zmieścić na płytce w innym formacie niż MP3, a to jest audio CD, więc po prostu wszystkie się nie zmieściły. Ile się zmieściło, tyle Bethesda dała. Jakieś wybrane, czyli pewnie najlepsze utwory z gry. Więc to jest ciekawy element, można sobie wziąć do samochodu, można samemu posłuchać gdzieś w domu, sobie puszczać na jakimś odtwarzaczu. Kolejnym elementem, który jest moim zdaniem jednym z też ciekawszych, jest mapa. Mapy, jak wiemy, to jest taki dość częsty dodatek do gier. Ta mapa charakteryzuje się tym, że jest zrobiona na kanwasie. To jest taki materiał drukarski, lepszy od standardowego papieru. Ma taką strukturę płótna trochę. I to jest właśnie w tej mapie świetne. Jedna z najlepszych map, jakie miałem okazję widzieć w grze, w grach. O, teraz widzicie ją całą. Ta mapa jest naprawdę, po pierwsze, fajnie wykonana, ma przemyślane, jest fajnie wykonana, jest dość dobrze przemyślana przez twórców. Widać, że była wykonywana specjalnie właśnie pod jakąś taką edycję kolekcjonerską. Ma zaznaczone drogi pomiędzy miastami. Są linie szlaków handlowych. Na tych liniach szlaków handlowych w grze faktycznie można spotkać karawany, więc można sobie prześledzić na tej mapie drogę karawan, można sobie prześledzić na tej mapie jakieś ciekawe miejsca. Nie ma tutaj zaznaczonych jakichś specjalnych miejsc, natomiast wszystkie małe miasta i duże miasta są zaznaczone, więc można z tej mapy faktycznie korzystać. Ja zazwyczaj z map, tak jak już to wielokrotnie podkreślałem, też nie korzystam, raczej to w formie ciekawostki czasami sobie rozłożę i popatrzę, natomiast można sobie ją zawiesić fajnie na ścianie albo nawet oprawić tą mapę, bo jest naprawdę jedna z lepszych map, jakie widziałem w grach. No to właściwie, jeżeli chodzi o zawartość, to wszystko. Zapraszam oczywiście przez 7 dni od ukazania się przez 14 dni od ukazania się filmiku zapraszam do licytacji tej wersji gry na Allegro. No i do kolejnego odcinka. W następnym odcinku będzie coś, co na pewno zainteresuje sporą rzeszę fanów. Natomiast będzie to Mass Effect część pierwsza, edycja kolekcjonerska. Naprawdę bardzo wypasiona kolekcjonerska edycja Mass Effectu część pierwsza. Zapraszam i do usłyszenia. Kio, bo jedzie rowerek już się działa. No, zróbcie rowerek, no. No, siadaj, no. Beep!
Uważam najlepszą częścią serii The Elder Scrolls, definitywnie najlepszą. Jedyne co ma gorsze, to od Morrowinda ma gorsze dialogi. Generalnie jest taki gorsza imersja z postaciami, które mają mało do powiedzenia w ten sposób. W Morrowindzie było mniej odczuwalne to, która postać jest tak naprawdę główna, natomiast niestety już od Obliviona... Nie, w Oblivionie jeszcze też. Natomiast w Morrowindzie niestety zdecydowano się, w Skyrimie zdecydowano się ograniczyć już te dialogi i to jest minus, aczkolwiek niewielki minus, bo mimo wszystko Skyrim jest bardzo, bardzo rozbudowaną grą. To jest taka ciekawostka, że każda z części, w każdej części jesteśmy więźni, zaczynamy jako więzień, to jest taka tradycja serii od Daggerfalla. Nie wiem, czy w arenie też tak było, ale od Daggerfalla po prostu zawsze zaczynamy jako więzień. W każdej części. Uniknąć bliższego kontaktu. Spróbujmy się przejść. W wersji Enhanced Edition ewidentnie widać, że to światło w jaskiniach oraz efekty cząsteczkowe oraz no takie efekty rozchodzące się mgły po ziemi są dużo lepsze niż w tej poprzedniej wersji. Pierwsze co ukazuje się naszym oczom po wyjściu z jaskini, czyli po prologu, gdzie uzyskujemy wolność w Skyrimie, są to właśnie góry i lasy. Dokładnie ten obszar, który właśnie widzicie tutaj na tym teraz filmiku, to jest moment rozpoczęcia naszej przygody, takiej już z totalną wolnością. Możemy iść w dowolne miejsce i nikt nam nie będzie mówił, gdzie mamy iść. Chociaż podpowiadać będą. Tak wygląda właśnie nowa wersja Skyrima. To jest wersja Enhanced Edition na detalach Ultra. No muszę przyznać, że faktycznie gra wygląda lepiej, natomiast największe tutaj zastrzeżenia można mieć do postaci. Jak widzicie, otoczenie wygląda super, a postać nieźle, natomiast faktycznie upływ czasu najwięcej po postaci widać. Shadery wody podobno są poprawione, faktycznie woda jest sporo lepsza. Zaraz wam opowiem o całej serii, tylko spróbuję wyjść tam na szczyt, ile mi się uda. Przy okazji teraz można tutaj po drodze zwiedzić i zobaczyć, co faktycznie poprawiono w tej nowej części. Mamy jakąś postać. Od lat poluję i rozejrzyj się. Królik? Jest nasz królik, jest. Mamy awans. Drugi poziom walki toporem. Raczej w grze jest tak, że nie ma, że walka toporem, tylko jest broń jednoręczna chyba, z tego co pamiętam. Coś tak. Walka tu jest taka dość satysfakcjonująca. Już mogę stąd. Uff, myślałem, że to ja zginąłem. No, w końcu zdechło. Ile to ja się muszę nawalczyć, żeby wyjść na ten szczyt i wam pokazać to, co bym chciał. A nie jestem zbyt dobrze rozwiniętą postacią teraz, więc nie jest to dla mnie takie łatwe. Dostało jej się, dobra.
Myślę, że się uda. To, co było pokazane, czyli polepszone oświetlenie oraz na pewno szadery wody już widzieliśmy, więc jest to faktycznie w tej chwili lepsze. Ale nie jest jakoś straszliwie lepsze. No jest lepsze. Nie pamiętam, musiałbym mieć porównanie nowej i starej wersji. Mniejsza z tym. Gra generalnie nawet w tej starszej wersji zawierała sporo modów, gdzie można było poprawić tą jakość oświetlenia oraz no, generalnie jakość gry można było sporo poprawić dzięki modyfikacjom udostępnionym przez standardowych użytkowników, więc dla użytkowników PC tak naprawdę Enhanced Edition nie ma jakiegoś olbrzymiego znaczenia. No i dodatkowo nadal gra wspiera mody, natomiast nie wiem jak to wygląda z warsztatem Steam, bo zauważyłem, że na samym początku gry jest jakieś logowanie się do Bethesda.net i stamtąd się pobiera mody do tej wersji. Natomiast do wersji tej standardowej nadal się pobiera po prostu z warsztatu Steam, więc to jest chyba kwestia teraz przyzwyczajeń, że jak ktoś się przyzwyczaił do tego warsztatu Steam, no to może mieć problem, żeby się przyzwyczaić teraz do pobierania modów z innej strony, no nie wiem. Trudno mi się do tego odnieść. Same tam jakieś ubranka, mangowskie postaci i tak dalej, czy jakieś inne dziwne rzeczy mnie mało interesują i zazwyczaj nie bawię się w to za dużo. Natomiast no, to jest właśnie cecha tych wszystkich części, od Morrowinda, począwszy poprzez Obliviona, po Skyrim. To jest jedna z cech głównych całej serii, czyli ten modding i społeczność wokół tego moddingu. Zorza Polarna pojawiła się. Gra ma 5 lat, a już widzę, że w tej chwili w tej wersji Enhanced Edition jest jeszcze piękniejsza. Spróbujemy użyć leczenia. Przytrzymujemy i leczymy się. To jest cała mapa. Na mapie jest dokładnie ta sama poradnia, co co akurat na zewnątrz. Mogę sobie poradzić ze zbójami, ale ze smokami? To jest jedna z tych cech, za które najbardziej Skyrim mi podpadł. Czyli właśnie niemożliwość rozmawiania z każdą dostępną postacią, jak to było w Morrowindzie i w Oblivionie. Tu jak się... Zajmuję się głównie zamiataniem i kopaniem. Masz z tym jakiś problem? No, to jak się kliknie na postać, on się zajmuje głównie zamiataniem i kopaniem. Nie możemy go zapytać na przykład, nie wiem, biała grań. A co to jest biała grań? Kto rządzi w mieście i tak dalej. Natomiast w Morrowindzie takie rzeczy dało się po prostu z dowolną postacią, którą się spotkało, można było rozwinąć dowolny temat. Oczywiście nie oznaczało to, że ta postać nam powiedziała od razu wszystko o tym terenie, bo to było zależne właśnie od tego, czy trafiliśmy na właśnie takiego wieśnioka, czy też ewentualnie na jakiegoś tam maga uczonego, który miał znacznie większą wiedzę, więc to też było fajne, że ta wiedza nam się pogłębiała zależnie od tego, kogo zagadaliśmy o dane tematy. Natomiast no niestety tutaj już w Skyrimie Bethesda odchodziła od tych rozbudowanych takich dialogów kontekstowych i po prostu wszystkie dialogi są mówione, co ma plus, że taki, że są mówione, natomiast czy to zwiększyło immersję? Moim zdaniem pomniejszyło, bo jednak większa immersja była nawet pomimo, że nie były te dialogi mówione. To była większa immersja wtedy, kiedy można było dowolną postać zagadać o wiele rzeczy i wiadomo, że taki wieśniak podstawowe rzeczy będzie wiedział, czyli na przykład może wiedzieć, kto jest, nie wiem, władcą w tym mieście, kto jest tam jarlem, czy ewentualnie gdzie jest droga na najbliższy bazar i inne takie rzeczy. Rozumiem trochę tą decyzję, w sensie takim, że wiem, dlaczego taką decyzję podjęli, ponieważ wtedy ta gra była, na przykład w Morrowindzie, jak się zagra, widać, że ta Morrowind gra jest bardziej hardkorowa, mogłaby odrzucać trochę takich zwykłych ludzi, niekoniecznie takich, można powiedzieć, niedzielnych graczy, jeżeli by te dialogi były tak straszliwie rozbudowane, mogłaby odrzucać. Aczkolwiek wydaje mi się, że można byłoby to rozwiązać inaczej, można byłoby po prostu definitywnie pokazać, które rozmowy są opcjonalne,
Chociaż wtedy nie wiem, czy miałoby to sens. Trudno to w pełni ocenić. No wolałem w każdym razie, ja jako gracz wolałem tą opcję, która była w Morrowindzie, niż to, co się pojawiło w Skyrimie względem rozmów i interakcji z tymi postaciami niezależnymi. Morrowind pod tym względem był dla mnie lepszy. Taką jeszcze cechą gry, która mi się właśnie przypomniała, to jest wiadomo, crafting i handel. No, crafting z każdą częścią gry był coraz bardziej rozbudowywany, można tworzyć zawsze sobie sporo tych przedmiotów. Handel też, można handlować właściwie wszystkim, co się znajdzie w grze. Natomiast taką ciekawostką, właściwie o której każdy wie, jak tylko zagra w grę, ale jak ktoś nie grał, no to nie wie, albo może nie wie, jak było w poprzednich częściach. W każdym razie to już właśnie od Daggerfalla było, czyli po prostu każdego przeciwnika, jak zabijemy, pokonamy, to możemy wziąć z niego cały ekwipunek, cały sprzęt, czyli zbroje, buty, miecz, tarczę, hełm, wszystko to, co on ma na sobie, dokładnie to, co widać, że ma na sobie, to wszystko to możemy z niego zabrać. To też było takie, pamiętam, dla mnie zawsze realistyczne. Zawsze wydawało mi się to wow. Mogę zabrać wszystko. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam do kolejnego, w którym będzie edycja kolekcjonerska Mass Effect. A ja na sam koniec zapraszam was na mega ulewę.